witajcie w pierwszym odcinku nowej serii. Serii The Sims 2 oczywiście, noszącej tytuł Nocne Życie. I jest to seria, którą prowadzę razem z Karlą. Jeśli nie widzieliście pierwszego wstępnego odcinka, jak tworzyliśmy tą oto piękną simeczkę, to serdecznie Was zapraszam na kanał Karli. Dobra, bo ten film też jest na moim kanale, właśnie się zorientowałam, także tak. Tak, zapraszam do Karli i do mnie. No, możecie obejrzeć i mam nadzieję, że dowiecie się stamtąd, o co chodzi w tej serii. Ja pokrótce mogę przypomnieć, że wymieniamy się save'ami i raz odcinek jest u mnie, raz jest u niej i nie wiemy, co robi druga. Czyli jak ja teraz nagrywam ten odcinek, Karla nie będzie wiedziała, co tutaj się dzieje. Dopiero dowie się o wszystkim, jak dostanie save'a i odpali u siebie grę. No. I tak właśnie sobie to zaplanowałyśmy. Mamy nadzieję, że będzie ciekawie. Także tak. Możemy sobie myśleć, co by tu zmalować drugiej. Także jeśli macie jakieś pomysły, zostawiajcie w komentarzach, będzie fajnie. Jak widzicie, nasza główna bohaterka Zebusia Kot. Jakby ktoś się zastanawiał, to oryginalne, wspaniałe imię jest od pełnego imienia Eusebia, tak. Eusebia. I tak ją fajnie zdrobniłyśmy na Zebusie, żeby było ciekawiej. Dostaliśmy komputer. To jej postawimy od razu. Ona tu jest w ogóle. Czego ty chcesz, babo? Powitajmy ją. Może da nam spokój? Łazi mi tu pod tym domem. Postawmy sobie ten mega ekstra piracki komputer. Ona tu chce już kariery jakieś, w ogóle nie ma opcji. Postanowiłam, w sumie Karla też postanowiła razem ze mną, że nasza Zebusia nie będzie pracowała. No chyba, że Karla zmieni zdanie, no to wiecie. Ja tam nie wiem, co ona tam wymyśli. Dobra, ona telewizor, tak? Ale ty potrzebujesz komfortu, a nie zabawy. I toalety. Oczywiście nasz dom, piękny. Sąsiedzi, Landgrab. Powitaj ich wszystkich, no miejmy jakichś znajomych. Jezus, kobieto, wyłącz ten telewizor, bo mnie nie słychać będzie. Masakra. Jak zwykle. Czekajcie. Ja tu mam wyciszone wszystko, bo przecież oszaleję z tym telewizorem i ich radykami i wszystkim. Chyba są efekty, tak mi się wydaje. Aczkolwiek. Tak, to są efekty. No dobra, teraz możemy jakoś grać. No powitaj ich wszystkich, miej znajomych. Halo, halo, halo. Czy ja coś miałam jeszcze mówić? Nie wiem, czy ja coś jeszcze mam mówić. Wyleciało mi z głowy totalnie. No, trudno. O, ona potrzebuje komfortu, no ale skąd ja jej wezmę? Weź na razie podaj. Jakieś jedzenie. Zrób kanapki z szynką. Ugościmy naszych sąsiadów kanapkami z szynką. Landgrab na pewno się ucieszy, bo on takie rzeczy jada. Na pewno. Aha, miałam powiedzieć o jej życiowym pragnieniu, to jest mieć 50 randek marzeń. Także to jest nasz cel również, postaramy się go spełnić w trakcie tej serii. Także mnie czeka 25 randek i Karle czeka 25 randek, więc no. Będzie ciekawie, mam nadzieję. Jak widzicie, nie używamy tutaj modów. Zresztą oglądaliście pewnie w pierwszy odcinek, więc wiecie wszystko, więc ja tutaj będę powtarzać się. No jedźmy, mamy dwa krzesła aż. Także no. Niech ona sobie zje. Przyspieszmy to, bo tu się nic nie dzieje. I myślę, że od razu jedziemy gdzieś w miasto. W sumie jest 14 dopiero. No ale co my tu mamy robić? Może wykopiemy coś. A co mamy na koncie ciekawego? Sprawdź pocztę, pisz powieść, poszukaj domu, nieruchomości. Wakacje, jedziemy na wakacje od razu w pierwszy dzień z naszymi 132 simulatorami. Po prostu hehehe. Jesz to czy nie jesz tego? Może tak na dobry początek wykupimy sobie jedną dziurę. Tak, talerz na podłogę. Przyszła jakaś wiedźma, znaczy nie wiedźma, tylko cyganka. Co tam wykopiasz? Wykop skarb za 5000, to będzie cudowny początek. Nie. Kamień. Kamień. Mamy kamienia, daj kamienia. Dajcie nam jakiegoś drinka. Dobra, tutaj schowamy do lodówki. Pożegnaj się ze wszystkimi. Zaraz się ściemni, to akurat i weź posprzątaj ten bajzel. Wiecie, pójdziemy teraz na miasto, nie będzie potem czasu sprzątać. Więc, no, żeby Karla nie miała bałaganu w swoim odcinku na początek.
sprząta i idziemy. Nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie jedziemy. A, co to za chłopak? Dobra. A Boże, się ustraszyłam. A my na przedmieście, tak. Bardzo, no bar nam niepotrzebny, centrum handlowe. Nie mamy pieniędzy. To jest eleganckie. Zabawa do samego rana. Za do Sara. Co to znaczy? Gdy zrobi się naprawdę gorąco, nie musi iść na całość. Trzeba to sprawdzić. I nasz cudowny pomarańczowy samochód. Wow. No, jedziemy. Jedziemy i widzimy się na miejscu. Dotarliśmy, moi drodzy. Jest dosyć wcześnie, bo dopiero 17 się zbliża, ale to nic. Ona już tutaj chce tutaj napić się soku i piec pianki? Może tu piec pianki? Zacznijmy od Drina. Gdzie tu można piec pianki? Halo? Bo ja tu nie wiem. Mamy tu jakieś ognisko, coś? Przyjechała do klubu piec sobie pianki, nie? To takie oczywiste. Tutaj? Nie, to jest latarnia, bo już myślałam, że to się mi ominęło. Ja nie wiem. Pokażcie, może będzie podpowiedź. Co? To jest... No... Dobra, nie mam pytań. Masz tu napój? Ci zrobię chodzić. Na pamiątkę. Twój pierwszy dzień. Dobra. Styknie tych łatek. Tutaj w ogóle przydałoby się już pierwszą randkę sobie, wiecie, zaliczyć. No bo 50 randek to jest sporo tego, więc poznajmy może kogoś. Pierwszy z brzegu, jakiś tutaj chodzi na szkodu. Powiedzmy jakiś dowcip, jesteś taka super charyzmatyczna i ładna, zabawna. No i jak zwykle, gesty. Żeby nam jak najszybciej relacje podnieść. Że co, że... Myślałam, że on nam pokazuje, że mamy świra. No nie. W ogóle tego jest... Ona chce go tańczyć. Ale ma tutaj bawić się z kimś. Baw się... No nie, bo to zepsuje nam relację. Chodź tu jeszcze, koleś. Ja tutaj mam do ciebie takie plany. A on idzie tam... To go pooglądaj. Udawaj, że jesteś nim zainteresowana, wiesz. Interesuje się jego pasjami. Nice, taka ładna w naszym stylu, w sensie z ubioru. Daj nam. Może ona być chętniejsza. Na randkę z nami. Więcej... No... Co mi się kliknąć nie chce. Daję piątkę. Nie ma kibelka. Kurde... Dowcip. Czy ona by się ze mną umówiła? Teraz jak jeszcze nie mamy dobrych relacji? To jest pytanie. Dobra, przyspieszmy to. O, jesteśmy już przyjaciółkami, to teraz się z nami na pewno mówi. Mam nadzieję. No, nie będę taka pewna, nie? Gdzie to jest? Zapytaj. Zapytaj się, czy ci się podoba. Ale to... No nie, co ty sobą reprezentujesz? Nie pokazuj tego, że ci się ona nie podoba. Czemu ci się nie podoba? Bo nie ma mięśni. Zajesz. Mm.
bene. O, o. To chyba nie w tę stronę. Kaga! Ale ja nie mogę nic innego. Mam tu słabe relacje. Chcę zaprosić. Przestań się tak. Kurde. Ona mi przypisuje. Patrz mi w łapki. No nie mogę nic innego zrobić. Ona już cię nie lubi. Już nie masz przyjaciółki. Ty jej się podobasz, ale ona się tobie nie podoba i co ci poradzę? Co ja ci poradzę? Nie będzie z tej naszej randki. Mamy ograniczony czas na odcinek. Żeby nie były za długie. No i patrzcie, zwinęła się. A nie, idzie na górę. Może tutaj, w tym miejscu pod tą zacną latarnią pójdzie wam lepiej. Więc dawajcie tutaj jeszcze gwiazdów więcej. Wiecie, ona mi się podoba, no. Idealna na pierwszą kandydatkę. Na randkę. Czemu nie mogę się z nim pomylić? Dobrze się znamy w ogóle. Dobrze się znamy, ale dobrze się znamy. A dasz się obiadę? Chętna babo. Tylko pograjcie sobie z Zosią. On, przynajmniej się skończyła. Rapuj za napiwki i pokręcić się w górę. Już skończyłeś? Ona się podoba mi. Chodź tutaj. I się trochę... O nie, gdzie tu leziesz? Ja tu idę. Już cię nie lubimy. Teraz ty, niech ona patrzy. Szalona. Oj, to chyba się nie skończy dobrze. Tak myślałam. Trzeba ubiec mi na pięciu przecież. O. Dobra, jest. O, minus 500. Ups. Zatrzymałaś. Pokręcić się w kuli. No to kręciłaś się, nie o nic chodzi. Robi za napiwki, o. Co wy na to? Już wiemy, jak będziemy zarabiać. Widzisz, Karla? Tak będziemy zarabiać na życie. Idź rapuj za napiwki. Gdzie ty pójdziesz? Jestem ciekawa. Idzie tam gdzieś, gdzie są ludzie, czy ona na posunęło wychodzi? No nie widzę cię. Tutaj, tak? Tutaj, gdzie nikogo nie ma. Ten mikrofon. Nie mogłaś iść tam, gdzie są ludzie? No, co ty nie powiesz? No ciekawe, dlaczego nikt nie zarobiłaś na tym. Rozejrzyj się. No, stąd na pewno kogoś zobaczysz. Nie możesz rapować na napiwki w klubie? Jezus, w ogóle ja nie patrzę na ich. A nie możesz tutaj rapować? Eba! O, możesz, no to dajesz, ziomek. Chodźcie ludzie słuchać mnie. Chodźcie mnie słuchać, dajcie jakiś hajs. Kto się zrobił jedzenie, to korzystaj. Potem możesz iść do kinarka. Zapomniałam tutaj pieniądze. Moja cienkowa na twoje finanse, ja wiem, że ten kurs zarabiała. A właściwie nie zarabiała nic. Ty już jest pokrywała, Jezus Maria. No ja muszę kończyć odcinek, niestety nie udało się zrobić randki. Ale to nie jest zasada, żeby każdy odcinek była randka, ale chciałam, wiecie, 50 randek to jest sporo. Co on chce ode mnie, witam mnie. No bo mi się trudno żyje się dalej, nie? Musimy wracać do domu. Alfons, mój nasz. Oh,
Jego to mogę zapytać, czy się ze mną umówi. Chociaż mam tylko 15. Podobasz mi się, no to... To się zapytaj, może jeszcze... Jeszcze może zdążę w 5 minut zrobić randkę. To będzie randka ekstra, dobra? Dawaj, co ty chcesz? Gramy, tańczymy i rozmawiamy. To gdzie lecisz? Gdzie ty lecisz jedno z drugim? Dokąd idziesz? Rozmawiaj. Poza wędka. Co ty tam chciałeś jeszcze? Rozmawiamy, tańczymy i gramy. Graj Zośkę. Gdzie jest tańcz? Nie ma tańcz? Dobra. To styknie na razie. Chodź tu. Gdzie leziesz? Alfons! No way, oni mi wszystko psują. Ona chce też tańczyć. Dobra, spełniło się, to wystarczy. Dobra, spełniło się. Pieska już też ze mną. Nie ma tańca. Już tą Zośkę. Co dostałam? Prowadzę własny interes i bardzo przydał nam się sprytny sim. Ojej, nie, ja nie chcę pracować. Zobacz, to jest to zakrytować, tylko weź mi tutaj nie odstawię numeru. On się jej pewnie nie spodoba i nie po tym będzie. Może to ma być randka marzeń. Troszkę śmierdzę. Jak zagwiżesz, to się obrazi. Nie. Dobra, jest dobrze. Patrzcie, jaki on jest. No nie mogę, jaki on jest. Oczaruj go. Zostaw to jacuzzi na razie. On już... A nie, on się boi. On jest pewny tym, że chce nas ten... Nie ma nas po ogóle, nie ma tych pragnienia, żeby z Simami pracować. Wiem, że śmierdzisz, ale co ci zrobię? Trudno, mamy tylko dwie interakcje, bo mamy małe relacje. No wiem, że czas upływa, widzę. To będzie randka, nie wiem. Już nie mówiąc o tym, że mi się czas pomyśle na to. Pomasuj. Masuj go, rób tutaj szybko wszystko. 8 sekund. Nie! Ale to nudno było. Na niego. Jesteś głupim nieudacznikiem. Nie masuj go, nie masuj go. Jemu się nie podobało. Jemu się nie podobało. Chodźcie z nim. Gdzie ty stonasz po tam? Koniec na mnie zawsze. Żegnaj. Idę do domu. Idziemy, kochani, do domu. I myślę, że na tym skończę ten odcinek, bo już mi się czas kończy i tak nie ma w domu co robić. Muszę ją ogarnąć, bo jest w opłakanym stanie śmierci. Nie ma energii i jest głodna znowu. Także tak, no. Poza tym jest 5 rano, więc... Powodzenia, Karla. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nasza nowa seria wam się spodoba. I zapraszam was na kolejny odcinek do Karli, oczywiście. Link do jej kanału będzie w opisie. Macie też go w polecanych na moim kanale. No i na końcu filmu pewnie też się wyświetli, więc no. No. Tak, więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.